znienacka wrócił temat żony Bartosza Kurka. Takie wieści o Annie Kurek i to tuż przed finałem siatkarzy w Paryżu. Polscy siatkarze stoją przed wielką szansą na zdobycie złotego medalu w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W tych ostatnich dniach sporą uwagę media zwracają także na partnerki siatkarzy, które dopingują swych ukochanych na miejscu. Nad sekwaną furorę robi m.in. Anna Kurek, żona kapitana naszej reprezentacji. Kobieta nie tylko wspiera męża podczas meczów, ale też aktywnie relacjonuje wszystko w social mediach. Kim właściwie jest żona sportowca? Przypominamy. Bartosz Kurek to jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy. Kapitan naszej reprezentacji ma teraz dość nerwowy okres, bo przed nim doprowadzenie drużyny do zwycięstwa z Francuzami w finale Igrzysk Olimpijskich. Na szczęście w tych trudnych chwilach może zawsze liczyć na wsparcie ukochanej żony Anny Kurek. Kobieta pojechała z nim do Paryża, by dopingować męża i kibicować podczas meczów. W wolnym czasie zwiedza stolicę Francji, co chętnie relacjonuje w swoich social mediach. Anna Kurek nadaje z Paryża. Ostatnio zresztą wywołała niemałe poruszenie, gdy postanowiła podzielić się fanami wieściami z Paryża i tym, co dzieje się na tamtejszych ulicach. Wielu bowiem martwiło się o nią i dopytywało, czy czuje się bezpieczna. Odnośnie bezpieczeństwa i tego, że bujam się sama po mieście i czy się nie boję. Czuję się bezpiecznie. Paryż wiedział, czego się spodziewać, dobrze się przygotowali, stwierdziła na Instagramie Anna. Chwilę później dodała, że oczywiście przezornie omija te bardziej szemrane rejony miasta. Gdybym się bała, to spędziłabym tydzień w pokoju, wychodząc tylko na halę. Poza tym jestem w samym centrum i raczej nie zapuszczam się w dalsze dzielnice, oznajmiła kobieta. Kim jest żona Bartosza Kurka? Tuż przed finałem wrócił ponownie temat pięknej żony siatkarza. Przypominana jest historia ich znajomości i słowa, które padły z ust sportowca. Wiadomo, że Anna i Bartosz poznali się w 2016 roku, dwa lata później się zaręczyli, a po kolejnych dwóch wzięli ślub. Siatkarz w książce Ludzie ze Złota tak wypowiedział się na temat żony. Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw, wyznał Bartosz. Mało kto wie, że Anna Kurek też była siatkarką. Karierę zaczęła w wieku 13 lat w uczniowskim klubie sportowym Osiemnastka Szczecin, grając na pozycji przyjmującej. Swoją przygodę z siatką skończyła w 2018 roku. Od tamtej pory skupia się na wspieraniu męża. Poza tym nagrywa vlogi i aktywnie działa na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 100 tysięcy osób.